No słuchajcie, niechcący nam się zrobiła wycieczka, biorąc pod uwagę szukanie noclegu. Jest niedziela, w sumie nie mamy co robić, możemy pojeździć poszukać. Oczywiście dużo restauracji tutaj jest, ale mają tak zwany rue, tak? Czyli po prostu dzień spokoju, gdzie to jest zamknięte w niedzielę. Nie wszystkie knajpy tak mają restauracje i gasthofy, ale czyli gościńce po polsku, ale coś takiego jest. No i co chciałem przy okazji Wam pokazać, po prostu tutaj piękne widoki, naprawdę. Tutaj jest przy okazji jeszcze jedna taki gasthof. Zaraz zapytam, czy mają wolne pokoje, ale zanim to zrobię, tutaj mamy taki stary traktor Harleyman i do niego podejdziemy, zobaczymy, cóż to takiego jest. Także widzicie tutaj krajobrazy naprawdę piękne. No niesamowicie, po prostu nie spodziewałem się, że wjedziemy aż tak wysoko na górę. No ale wjechaliśmy. No i spójrzcie. Kierownica czteroramienna, to 50. rok będzie któryś. Trudno powiedzieć. Ale jest tabliczka, niestety nie napisane, który to rok. Tu z tej strony. Ale bardzo ładny. Chromy zachowane nawet. No, proszę, proszę. Bardzo fajny traktor. Szkoda, że o nim nic nie wiem. Niestety nie interesuję się zbytnio tymi ciągnikami zachodnimi. Raczej w stronę naszych jestem zorientowany. Ale mimo to ładny traktorek. Dość ciekawy. Dobrze, słuchajcie, no to jedziemy dalej. W tej chwili jeszcze idę. To jest taka restauracja Eichhoff. Restaurant Ręk. Zobaczymy, co tam słychać. Musimy teraz jeszcze w prawo, tak czy tak wyżej będziemy jechali, ale w każdym razie widoki przepiękne. Tam macie już po prostu wyżej Alpy, także dość konkretne. No i tutaj cały czas takie widoki, cały czas takimi trasami jeździmy. No i chciałem, słuchajcie, zapytać, ale jak zwykle widzicie taki napis Heute Ruhe, tak, czyli wszystko zamknięte. Mamy jechać tam. Jeszcze wyżej. No dobra, jedziemy. No naprawdę pięknie tu jest, nie ma co mówić, ale zobaczcie, słuchajcie, jeszcze na elewację budynków. Tutaj w większości, tu są takie deseczki widać, ale w większości tu są takie łuski rybie. Tutaj mamy niestety takie, widzicie, coś, deskowanie takie dosyć ciekawe, ale w większości tutaj tych domów wszystko to jest łuska. Dobra, siadamy do auta. Jedziemy dalej. Szukając pokoju, wylądowaliśmy w miejscowości Notville. Taka mała, bardzo, bardzo turystyczna tutaj miejscowość. Nad dosyć dużym jeziorem. Kolega mówi, że to jest Obersee, ale ja nie jestem pewny, ponieważ nie sprawdziłem. Zaraz Wam pokażę. Piękna niebieska woda, można powiedzieć turkusowa. Zobaczcie, to jest tutaj. Kąpielisko co chwilę, jachty, wszystko co chcecie. O, tutaj taki jakiś budyneczek, tutaj tory kolejowe, bo tu jest stacja. No ale zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda tutaj, dosyć ładnie. No, chcieliśmy tutaj nawet znaleźć, ale to słuchajcie, ceny kosmiczne, to nawet nie ma co zaglądać, bo to jest naprawdę tutaj takie dosyć mocno turystyczne miejsce, z tego co widać. Powykupywane działki, poogradzane, nie ma dojścia. Tam czasami jakieś między coś się znajdzie, ale to wszystko... O, widzicie? I tu też jakieś pewnie prywatne chatki. Oczywiście, że tak. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, zobaczcie, tutaj jest taki port jachtowy. Bardzo ładny. Takie typowe beskidzkie pogórze, a tam dalej wysokie Alpy. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Mam nadzieję, że zobaczycie. Zejdziemy tutaj jeszcze niżej do wody. No woda tak wygląda, w miarę czysta. Ale tutaj ma ogólnie taki, widać, kolor taki niebieski, zielono-niebieski, turkusowy. I to zapewne przez te przez dno, bądź też to, co spływa z gór, taki kolor nadaje tej wodzie, ale jest całkiem fajnie, przyjemnie.
tutaj jakieś przejście, wejście, wyjście. Na peron tylko. No na peron nie. Bo na peron to my nie chcemy iść. Tutaj stoi nasze auto za tym krakiem. Ale przejdziemy jeszcze kawałek zobaczyć. Może usiądziemy na ryby. No chyba z tą turystyką tutaj to przesadziłem, ponieważ jest to ogrodzone cały czas. Na drzwiach takie tabliczki są standardem. Wejść tutaj nie bardzo jest jak. Wszystko poblokowane. O, następny. Prywatne. Prywatne. Wszystko prywatne. Niestety tutaj chyba nie wejdziemy nigdzie. Tu się oddalamy, pewnie tu będzie trzeba ominąć następny prywatny teren. No to nieładnie takie coś, bo rzeczywiście każdy sobie to powykupywał, a nie pomyśleli o turystach. Cóż, wracamy? Także zobaczymy jeszcze raz, tam spróbujemy wejść blisko portu i może tam sobie po prostu usiądziemy. I zobaczymy jak to po prostu się... No, żeby odpocząć, nie siedzieć, bo słuchajcie, jesteśmy od samego rana, nie wiem, od 9 w samochodzie i cały czas jedziemy i szukamy. Jest godzina w tej chwili chyba 16:30. No i cały dzień szukania i nic, słuchajcie, wszystko. Albo po prostu rułę, tak, czyli nie ma dojść, nie ma zamknięte w niedzielę, chociaż to mówię, to jest dosyć dziwne, żeby restauracje w niedzielę, to przecież mają chyba najlepsze, ale to u nas jest najlepsze utargi. Chociaż dużo też było otwartych, ale takie niestety, które mają po prostu wynajęte wszystko. No a tak to ten, o zobaczcie tutaj jeszcze na to jezioro. No piękne krajobrazy naprawdę, ale niestety mało przyjazne dla turystów. Tam jest taki zaledwie kawałeczek oblegany przez tutaj właśnie ludzi, którzy chcieli przyjechać, usiąść sobie nad wodą, posiedzieć. No ale niestety. Zobaczymy, może usiądziemy na ryby. No słuchajcie, znalazłem, to się nazywa Sempra Herzy. I tutaj, jakbyście chcieli zobaczyć na mapie, to w tym rejonie jest chyba największe jezioro. No i nie wiem, może tu akurat na tej stacji Notville nie jest za bardzo jak... Tu stanę, bo wiatr jest. Nie jest za bardzo jak zejść do wody, tak żeby spokojnie, ale tam się parę jakichś miejsc znajdzie. Natomiast tutaj jest takie zejście dla surfingowców. Oni sobie tam schodzą, tam dalej jest właśnie na łódki, jachty i tak dalej. A tak do kąpieli pewnie jakieś inne miejsca trzeba by znaleźć. Myślę, że na pewno się znajdą. No i słuchajcie, po wielu godzinach poszukiwań jakiegoś pokoju, no niestety nic nie znaleźliśmy. Także przyjdzie nam spać dzisiaj w samochodzie, jutro, dopiero w poniedziałek będziemy coś mogli poszukać. Okazuje się, że tutaj po prostu w niedzielę nic nie pracuje, rzadko kiedy coś jest czynne, nawet hotele po prostu nic nie funkcjonuje. Także to jest zupełnie inaczej niż w innym regionie Szwajcarii. No każdy kanton ma swoje po prostu takie różne zasady, no ten ma takie zasady jakie ma i tyle. Tymczasem to jest nasza budowa, na tej budowie będziemy robić. No i musimy po prostu poczekać do jutra. To tyle z dzisiejszej relacji, z wycieczki takiej. Zobaczyliście kawał Szwajcarii, po prostu jak to wygląda tutaj. W tej chwili jesteśmy tutaj w takiej jakby no, dolinie pomiędzy, widzicie tutaj, tą górą, a tą górą. Tam jeszcze następna góra gdzieś z przodu i to tak wygląda, że tych Alp takich właściwych, o tam widać daleko, daleko, tam jak zobaczycie jest taki domek, to tam widać szczyt pod tą szarą chmurą, to z tamtej strony są te Alpy właściwe, że tak można powiedzieć. Kolejny dzień poszukiwania jakiegoś lokum, hotelu, pokoju takiego do roboty, żeby się nadawało praca, no ale zobaczcie, żeśmy wyjechali tutaj, jeden domek, tam drugi domek. No i powiem wam jedno, wiecie o tym, że w Szwajcarii rosną palmy? Proszę bardzo. I to nie takie na chwilę, a widzę, że to po prostu rośnie w ziemi.
tutaj wywiozło nas do takiego hotelu, ale widać, że on jest cały remontowany, więc raczej na pokój nie ma co liczyć. Do roboty pewnie owszem, no ale przy okazji, jak już wjechaliśmy na tą górę, to chcę wam coś pokazać. Hotel Himmerlich tak się nazywa. Nie wiem, pewnie cały w remoncie, albo ja wiem co. Tutaj nie będę wam jeszcze pokazywał, bo to co chcę wam pokazać, to jest przede mną. I specjalnie trzymam kamerę na te graty i rusztowanie. A teraz uwaga. Gotowi? No to patrzcie. Tu jest to potężne jezioro, pogórze alpejskie. Tutaj w dole, nie wiem czy to jest lucern, ale chyba lucern to jest, właśnie ta lucerna cała. I tam jeszcze te, dalej te góry, no coś niesamowitego. Tutaj to warto było przyjechać. Ale mimo wszystko po prostu jest naprawdę pięknie. Tu jest jedno jezioro, nie wiem czy ono się łączy z tamtym drugim, ale to może być to samo. No i tam jest oczywiście następne. Nie wiem czy to naprawdę to jest to samo czy nie, ale możecie tu zobaczyć. Tak to wygląda Szwajcaria. Fajnie, co? No mi też się tu podoba naprawdę pięknie. I to jest chyba właśnie cała lucerna tutaj na dole. Albo Kriens. Nie jestem pewny, bo Kriens jest przed lucerną. Ale to może być lucerna, bo to jest dosyć rozległe miasto tutaj. Mniejsza z tym, no dosyć pięknie tutaj, naprawdę widoki niesamowite. O, tam jeszcze jakiś motolot nią zasuwa. No a tak to wygląda tutaj. Dobrze, wejdziemy jeszcze tu na górę, z drugiej strony hotelu. Zobaczymy, jaki tam jest widok. O, tam widzicie też szczyty alpejskie. Patrzyłem na mapę, to te szczyty, które tam widać, to są dwutysięczniki, 2100 i lekko ponad. To nie są te najwyższe. Także to tak wygląda. No tu też całkiem ładny widok. No to ten hotel tutaj to będzie naprawdę kasował, jak on już się wyremontuje. No naprawdę coś pięknego. No widoki naprawdę. Jedziemy szukać w każdym razie czegoś do pomieszkania, bo ta noc, którą spędziliśmy w samochodzie, to jedna wielka tragedia. Tak się nie da po prostu żyć. No, trzeba się, słuchajcie, gdzieś jakoś wyprostować i tak dalej, a ten samochodzie to jest nie, to nie to. No i jeszcze na tej budowie pytałem dzisiaj tego delikwenta, który nam rozdziela zadania, jak wygląda sprawa właśnie z pracą tutaj w tym miejscu. No to powiedział, że tydzień. No to też po prostu, no ciekaw jestem, co nam dalej wymyślą, ale to jest tak, jak ktoś jest właśnie takim pracownikiem do wynajęcia jak my, to jest po prostu poważny minus tego wszystkiego, ale duży plus jest taki, że mamy wolne kiedy chcemy, nie jesteśmy uwiązani na smyczy, nie podoba nam się robota, nie podoba nam się budowa, dziękujemy, wychodzimy po prostu i tyle tego. Także to jest taki komfort. Dobrze, to tyle, jedziemy szukać dalej.